Małgorzata Parys, witam Państwa serdecznie. W programie Gość Dnia moim Państwa gościem jest dziś Tomasz Gołaski, komendant powiatowy policji w Lubinie. Witam Pana serdecznie. Dzień dobry Pani, witam Państwa. Z okazji 98. rocznicy powstania Policji Państwowej porozmawiamy dziś o tym zawodzie. Proszę powiedzieć na sam początek, co spowodowało, że wybrał Pan akurat ten zawód? I ile Pan już służy? No otóż ponad 6 lat temu, bo 15 lipca 1991 roku wstąpiłem do służby. Tak jak na rozmowie u psychologa, kiedy przychodziłem etapy rekrutacji, powiedziałem, że po prostu chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. To chyba przede wszystkim spowodowało to, że podjąłem tę decyzję. Na pewno nie względy finansowe, bo ta praca nigdy nie była aż tak mocno płatna, więc chyba to. Chyba przede wszystkim to. Czyli powołanie, po prostu chęć pomocy innym. Myślę, że tak. A czy pamięta Pan swój pierwszy dzień w pracy? Tak, to pierwsza interwencja, gdzie zostaliśmy wezwani z kolegą na zakłócenie spokoju w jednej z restauracji. No i akurat tak się zdarzyło, że była tam większa grupa osób. No i podczas pierwszej interwencji już mi wtedy spadła czapka do kałuży. Nie zapomnę tej interwencji, bo ona była bardzo stresująca i już wtedy pokazała, że trzeba wyciągać wnioski z tego, jak się jedzie na interwencję, w jaki sposób ją podejmować i jak się wzajemnie z funkcjonariuszem drugim asekurować. Nie zapomnę tego, to była pierwsza moja służba. A proszę powiedzieć, bo ta praca jest bardzo stresująca. Jak sobie z tym stresem radzić? Znaczy, tu czy to już trzeba się można nauczyć? Tego się nie można nauczyć. To, żeby wstąpić do policji, trzeba mieć odpowiednie predyspozycje do tego. Trzeba przejść cały etap rekrutacji, gdzie przede wszystkim multiselekt i psycholog decyduje o tym, czy dany kandydat zostanie przyjęty, czy nie. Bo żeby pracować w policji, to trzeba mieć odpowiednie warunki i fizyczne, i przede wszystkim psychiczne. Trzeba to wszystko umieć sobie przetworzyć i wytłumaczyć. Tego się nie da nauczyć. To trzeba po prostu mieć w sobie. Jeżeli ktoś nie ma takich predyspozycji, to bardzo szybko to wypłynie i wtedy po prostu no, trzeba podejmować decyzję, co z takim człowiekiem robić. Służba w policji przede wszystkim zaczyna się od 3-letniej służby przygotowawczej. Dopiero po 3 latach funkcjonariusz staje się policjantem w służbie stałej. I to jest te 3 lata, kiedy należy to ocenić i wyciągnąć wnioski. Miałem takie przypadki, że policjanci już po tygodniu, dwóch składali raporty o odejście, bo po prostu nie radzili sobie, czy to z czasem służby, czy właśnie z tym stresem. A były też przypadki, że potrafili to w jakiś sposób zataić i bezpośredni przełożeni i psychologowie potrafili ocenić po tych 3 latach, że po prostu dany kandydat się do służby dalszej nie nadaje, bo to już nie to, że stwarza niebezpieczeństwo dla samego siebie, ale też dla osób, które w stosunku do których podejmuje interwencje. Także przede wszystkim warunki psychiczne. Z tym sobie po prostu trzeba radzić. Każdy dzień jest inny, każdy dzień przynosi nowe wyzwania. Nie ma dnia podobnego do dnia. 26 lat służby, jak pracuję w policji, a przeszedłem wszystkie szczeble, od patrolu pierwszego po komendanta powiatowego, od posterunkowego po stopień inspektora i nie przypominam sobie, żeby dzień był podobny do dnia, żebym wykonywał czynności rutynowo. To jest po prostu bardzo ciekawa praca, bardzo niebezpieczna, ale trzeba do niej mieć odpowiednie predyspozycje. A czy miał Pan chociaż jeden dzień zwątpienia, że ta praca może jednak nie jest dla Pana? Czy nie, nigdy. Nigdy takiego dnia zwątpienia nie miałem, chociaż bywały różne dni, ale zawsze kochałem tą pracę. Gdybym jeszcze raz miał wstąpić do służby w policji, nie zawahałbym się ani przez chwilę, chociaż no, moi rodzice z tego zadowoleni nie byli. Jestem pierwszym policjantem w rodzinie, póki co ostatnim. Mam 2 córki i póki co wiem, że one się nie wybierają do policji. Inaczej szukają innej drogi życiowej. Także jeżeli miałbym wstąpić jeszcze raz, to bez wahania. A jeżeli chodzi o predyspozycję kobiet do służenia w policji, czy jak to jest? To tak jak, bo jednak kobiet jest mniej niż mężczyzn. To tak jak w życiu. Są mężczyźni, którzy się do tej pracy w policji nie nadają, są też kobiety, które się do tej pracy nie nadają. Jeszcze raz powtarzam, to wszystko proces rekrutacji. Kobiety są potrzebne w policji, tak jak w każdej pracy i mężczyźni są potrzebni w policji. Czasami kobieta nadaje się bardziej na to, żeby być funkcjonariuszem niż inny mężczyzna, także tu nie ma reguł. Odkąd służę w policji, bo to jest służba, nie praca, kobiety zawsze były w policji. Dzisiaj jest ich trochę więcej. Na pewno, ale one są potrzebne. One też ocieplają wizerunek i czasami powodują u ludzi, w stosunku do których podejmuje się interwencję, też wstyd, że tak się zachowują. Także to łagodzi obyczaje. To
To bardzo dobrze. A proszę powiedzieć, jak pan sobie radzi, jak można pogodzić służbę w policji z życiem osobistym, bo jednak ta praca wymaga dużo poświęceń, jeżeli chodzi o czas, święta, nie święta. Wczoraj podczas mojego przemówienia na święcie policji mówiłem o tym, że dziękuję rodzinom i życzę im tego, aby... Bo oni służą razem z nami. Oni boją się czy stresują się, gdy my wychodzimy do służby i czekają na nas, aż wrócimy ze służby. Pamiętam swoje pierwsze święta w policji, kiedy wyszedłem podczas Wigilii, bo było bardzo poważne zdarzenie i wróciłem dopiero po świętach. Wtedy jeszcze nie byłem żonaty, ale to znowu przeżywała moja matka. Gdzie jestem? Co robię? Nie było jeszcze telefonów komórkowych, nie wszyscy mieli telefony stacjonarne, nie było jak powiadomić. To są różne sytuacje, więc rodziny służą razem z nami i na pewno jest to dla nich trudne, bo no, tak jak praca górnika, też mówił wczoraj podczas święta jeden z gości, jest niebezpieczna. Nie wiadomo, czy wyjdę do pracy, nie wiadomo, czy z niej wrócę. Tak samo jest w przypadku policjanta. Jest to bardzo niebezpieczny zawód. Każda interwencja jest inna i każda niesie inne zagrożenia. Więc na pewno rodziny też muszą być do tego predysponowane. A co panu daje największą satysfakcję z wykonywania tego zawodu, ze służby? Pomoc ludziom. Naprawdę, policja jest powołana do tego, pomagać ludziom, a bandytów bezwzględnie ścigać. Mam satysfakcję, czy to jeszcze bezpośrednio, jak służyłem jako funkcjonariusz, czy teraz jako przełożony przekazuję to swoim podwładnym, że należy pomagać ludziom. To przynosi największą satysfakcję. Prawda, że więcej jest chyba na nas skarg niż pochwał, ale gdy widzi się tą pochwałę, to serce rośnie, że mogliśmy pomóc, że ktoś to widzi, że ktoś to docenia. Tak, że ludzie czują się bezpiecznie, że mogą spokojnie wyjść na spacer. Gdy jeżdżę po mieście, nadzoruję służbę, przyglądam się, to fajnie, jak gdzieś funkcjonariusze nawet staną, porozmawiają, pomogą, ktoś coś zapyta. To są takie prozaiczne rzeczy, ale one naprawdę przynoszą satysfakcję. No i też to, jeżeli komuś się stanie krzywda i uda nam się, czy złapiemy bandytę, ukaramy go za to, co zrobił, i to wtedy przynosi taką satysfakcję i chęć do dalszej służby. A czy policjanci cieszą się szacunkiem społeczeństwa? Jak to teraz wygląda? A to bywa różnie. Bywa różnie. Bywa różnie. Trochę też niewdzięczny zawód, bo jednak wykonuje wszystko dla ludzi, a nie każdy to docenia. I też trzeba sobie umieć z tym poradzić, tak? Że wykonujemy, chcemy dobrze, a czasami jest to oceniane inaczej. A z tym szacunkiem to tak jak powiedziałem. No, u niektórych on są bardzo duży, a u niektórych bardzo niski. Tam nie ma reguł. Na sam koniec proszę powiedzieć, czego możemy życzyć policjantom? Tyle samo powrotów ze służby, co wyjść przede wszystkim. No i może troszeczkę lepszych zarobków. Warunki pracy myślę, że nie są złe. Przyszłość też, jeżeli chodzi o komendę powiatową w Lubinie, rysuje się pozytywnie. Prawdopodobnie niedługo już zmiana naszego miejsca pracy, nowe radiowozy, nowy sprzęt, także środki do pracy są, będą jeszcze chęci, to wszystko będzie dobrze. W takim razie ja dziękuję za rozmowę. Przypomnijmy, moim Państwa gościem był dziś Tomasz Gołaski, komendant powiatowy Policji w Lubinie. Dziękuję Panu za rozmowę, dziękuję. A Państwu za uwagę. Dziękuję bardzo.